Łukasz Szymura, witam na kanale Styl V. Deklasacja, dominacja, knockout. To tylko przykładowe określenia, które cisną się na usta po konkursie drużynowym w niemieckim Willingen. Polska odnosiła już sporo zwycięstw za kadencji Stefana Korengachera, ale nigdy wcześniej nie dokonała tego w tak imponującym stylu. Prowadziliśmy od pierwszej do ostatniej kolejki, sukcesywnie zwiększając przewagę. Ostatecznie drugich Niemców wyprzedziliśmy o ponad 79 punktów. O naszej przewadze najlepiej świadczy fakt, iż gdyby dzisiaj odbywał się konkurs indywidualny, to biało-czerwoni zgarnęliby całe podium. Choć prowadzimy w klasyfikacji Pucharu Narodów, to jednak nie byliśmy zdecydowanym faworytem rywalizacji drużynowej. Jak Wam wiadomo, decydujący wpływ na naszą pozycję mają indywidualne osiągnięcia Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Dysproporcja pomiędzy tą trójką a pozostałymi kadrowiczami jest w tym sezonie dosyć znaczna. Poszukiwanie czwartego silnego ogniwa było jedną z największych bolączek Stefana Korngachera. Przed sezonem wydawało się, że o to miejsce będą rywalizowali Maciej Kot i Stefan Hula. Niestety, obaj nasi reprezentanci skaczą poniżej swojego potencjału. W tej sytuacji czwartą siłą w naszej kadrze został Jakub Wolny. Dla Mistrza Świata Juniorów z 2014 roku ostatnie miesiące są najlepszymi w karierze. Nadal jednak przytrafiają mu się mniejsze i większe wpadki. Tak było tydzień temu w Lahti, gdzie jego słabsze skoki w dużej mierze odebrały nam szanse na podium. Tamten konkurs zasiał sporo wątpliwości przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w austriackim Zefeld. Wiele osób stawiało pytanie, czy Kuba da radę unieść presję tak dużej imprezy. Pierwszym pozytywnym sygnałem był niedzielny konkurs indywidualny. Wolny pokazał, że potrafi szybko pozbierać się mentalnie. Dobrze ukierunkował sportową złość, oddał dwa dobre skoki i zajął wysokie 14 miejsce. Do Willingen miał więc prawo jechać ze sporymi nadziejami. Jednak tego, co wydarzyło się w konkursie drużynowym, nie mógł zakładać nawet w najśmielszych snach. Kuba nie tylko nie odstawał od pozostałych kolegów, ale okazał się nawet najlepszym z biało-czerwonych. Co więcej, okazał się najlepszym zawodnikiem całego konkursu. Dwa skoki powyżej 140 metrów muszą budzić duży respekt. Takim występem zamknął usta wszystkim krytykom i niedowiarkom. Udowodnił, że jest równoprawnym członkiem drużyny, a nie tylko jej solidnym uzupełnieniem. Oczywiście po jednym występie nie można przesadnie dmuchać balonika, ale takie konkursy bywały przełomowe w karierze wielu skoczków. Tak czy inaczej można uznać, że dzisiejszy narciarski egzamin dojrzałości zaliczył na 100%. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania i subskrybowania kanału.